Podróżując po Belgii i odwiedzając wielu miłośników naszego sportu gołębiarskiego, musieliśmy również zawitać do miejscowości Berlaar, gdzie mieszkają wybitni specjaliści w lotach gołębi młodych Paul i Jelle Rozières. Nowatorski system prowadzenia tej hodowli może być wskazówką dla wielu miłośników naszego sportu i w tym reportażu Jelle dzieli się z nami wieloletnimi doświadczeniami. Film ten może być bez wątpienia tak zwanym vademecum dla chcących odnosić sukcesy w sporcie gołębiarskim. Witaj Jelle. Powiedz nam, jak zacząłeś swoją przygodę z gołębiami. Zacząłem mając około 12 lat. Mamy jedną z największych rodzin zajmujących się gołębiami w Belgii. Gołębiami zajmowali się mój dziadek, pradziadek, wujkowie. Jesteśmy spokrewnieni z rodziną Houben. Gołębie posiadają również krewni mojej babki, mój szwagier Schroens. Maria Rybericks, która posiada dużo gołębi od Dirka van Dijka. To po prostu jedna wielka ptasia rodzina. Tylu ludzi było w jednej rodzinie, którzy zajmowali się gołębiami, że ja też musiałem zostać hodowcą. Myślę, że to jest jeden z powodów, dlaczego zacząłem hodować gołębie. Ile gołębi posiadasz, ile gołębi wypuszczasz do lotu i ile ptaków masz w gołębniku rozpłodowym? Na ten moment posiadam 28 par rozpłodowych, z czego 18 par rozpłodowych jest w fazie testowania. Wszystkie pochodzą od moich najlepszych ptaków. Teraz mają 2 lata, żeby sprawdzić się w rozpłodzie. Po tym czasie zobaczymy, czy są dobre, czy nie. Jeżeli tak, pozostają w hodowli. Jeżeli nie, pozbywamy się ich. Mamy jeszcze 10 par, ale nie są to pary na stałe. Posiadam 10 ważnych dla mnie samców i wypuszczam po nich dużo młodych. Za każdym razem z inną samicą. Więc posiadam jeszcze 4 drużyny po 10 par mamek. Gdy za każdym razem mają jaja, podkładam je pod mamki. Staram się, aby te samce nie chowały młodych. Czasem pozwalam im wychować ostatni lęk w roku latem. Od grudnia do sierpnia mają tylko jaja i je podkładam pod inne gołębie. Samce rozpłodowe co 2-3 tygodnie dostają nową samicę. Więc nie hodujesz młodych po innych gołębiach? Nie. Jeszcze jest tylko 18 par testowych, które mogą mieć potomstwo i tych jaj nie przekładam, wychowują je same. Staram się wypuszczać więcej młodych po moich najlepszych ptakach i nimi lotować, niż wypuszczać dużo gołębi po parach, które są w fazie testów. Jaki jest tego powód? Dlaczego mamy tylko 28 par w rozpłodzie? Ponieważ w naszej okolicy jest wiele wielkich nazwisk, ludzi sławnych na cały świat, którzy hodują wiele młodych ptaków. Mają 50-60 par gołębi rozpłodowych, 80-90 par wdowców samic lub samców. Staram się, aby moja drużyna była mała, ponieważ cenię jakość ponad wielkość i staram się być zawsze na najwyższym poziomie. A jeżeli chcesz być na najwyższym poziomie, musisz mieć dużo dobrych ptaków. To nie jest łatwe, zwłaszcza że ten teren należy do jednego z najtrudniejszych na świecie. W lotach na średnim dystansie czy sprincie. Mówimy tu o lotach od 100 do 600 kilometrów. Więc loty od 100 do 600 kilometrów są tutaj dla młodych ptaków? Tak, dla młodych czy starszych ten rejon jest bardzo ciężki i szybki. Nie jest tu łatwo lotować. Uwierzcie mi.
Teraz mamy rok 2014. Czy lotujesz gołębiami z rocznika 2013, czy tylko młodymi? Mieszkaliśmy wcześniej w innym miejscu przez około 20 lat. Mniej więcej 5 minut drogi stąd. Teraz, w 2014, to nasz trzeci sezon w nowej lokalizacji. To jest powodem, dlaczego latam głównie młodymi gołębiami w nowej lokalizacji, a starymi lotowałem w przeszłości. Wtedy, kiedy jeszcze pracowałem w administracji u Szwagra i Houbena, lotowałem starymi gołębiami. Gdy byłem menedżerem w Clairbau oraz kiedy byłem menedżerem w moim własnym gołębniku w starej lokalizacji, wygrywaliśmy i zdobywaliśmy czołowe miejsca w 50 lotów narodowych. Wygrywaliśmy loty prowincjonalne, interprowincjonalne. Powodem, dlaczego lotuję teraz tylko młode gołębie w nowej lokalizacji, jest to, że w pierwszym roku mogłem lotować tutaj tylko młode ptaki. Wielu hodowców z kraju i z zagranicy chce, abym tutaj w nowym miejscu lotował ich gołębiami młodymi w lotach narodowych w Belgii i na koniec roku sprzedają oni te swoje przelotowane ptaki. W tym roku wypuściłem 340 młodych ptaków. Nie wszystkie są dla mnie. Moich jest tylko 140, reszta 200 młodych dla trzech innych hodowców z Belgii i nie tylko. I to jest powodem, dla którego nie latam starszymi ptakami. Mam tyle pracy z młodymi gołębiami, że nie wiem, czy zdołałbym lotować na najwyższym poziomie ze starymi. W przyszłości liczba gołębi młodych na pewno spadnie i znów będziemy lotować starszymi ptakami. Takie mam plany. Gołębie jakich ras posiadasz? Głównie moją starą linię i gołębie Houben. Zaczęliśmy głównie od tych, co mamy teraz. Queen L, która była naszym pierwszym narodowym zwycięzcą. Jej ojciec pochodził z najlepszych gołębi mojego dziadka, a matka była samicą, którą kupiliśmy od Theo i Scutta. Był on w lotach 80 i 90 najlepszy w narodowych lotach na dystansie 400, 500 i 600 kilometrów. Kupiliśmy wtedy od niego parę gołębi oraz matkę naszej Queen L. Złączyliśmy je z jednym z najlepszych samców dziadka i tak narodziła się Queen L. W 2004 jako młody ptak wygrała ona swój pierwszy lot narodowy z lasu Teren na dystansie 590 km, czyli prawie 600. Wtedy wycofaliśmy ją z lotów i zaczęliśmy łączyć ją z gołębiami od znanego hodowcy Houben. Mieliśmy dobrą samicę, ale nie mieliśmy odpowiedniego samca. Łączyliśmy ją z wieloma samcami od Houbena. Jesteśmy z nimi spokrewnieni, więc spróbowaliśmy łączyć ją z wieloma jego samcami. Z około 8 na 10 połączeń mieliśmy dobrego gołębia. Kiedy mówię o dobrych gołębiach, mam na myśli takie, które latają w pierwszej 50, setce w lotach narodowych lub w pierwszej 10 w lotach prowincjonalnych lub międzyprowincjonalnych. Jeżeli mówimy o średniej liczbie gołębi koszowanych na lot narodowy, jest to około 10, 15 czy 20 tysięcy gołębi. A potomstwo Queen L znajduje się w każdej kategorii. Wszystkie lotniki, które posiadam w swoim gołębniku, związane są w jakiś sposób z Queen L. W 2013 startowaliśmy w 7 lotach narodowych z młodymi ptakami. W Belgii mamy 7 lotów narodowych w przeciągu 6 tygodni na średnim dystansie. Każdy z nich to około 530 km. Były to loty od 480 do 595 km, co daje tą średnią. Moje gołębie latają w każdy tydzień. 7 lotów narodowych w 6 tygodni. Koszujemy je w czwartek, a wracają dopiero w sobotę.
Mamy taki ranking na stronie internetowej pipa.be. Można tam zobaczyć najlepsze ptaki z całej Belgii, które mają 7 konkursów na 7 wkładań. Było tylko 27 gołębi z 7 konkursami. Byliśmy jedynymi, którzy mieli więcej niż jednego gołębia w tym rankingu. Mieliśmy tam nasze 4 gołębie. Pierwsze miejsce, trzecie, 10 i 14. Reszta należała do 23 innych hodowców. Pierwszy, trzeci, 10 gołąb, a więc 3 gołębie z czołowej 10, były związane z moją Queen L. W ubiegłym roku miałem 48 gołębi w czołowej setce lotów narodowych. 48 pozycji i wszystkie spokrewnione z Queen L. Ona jest ciągle moim najważniejszym ptakiem w gołębniku rozpłodowym. Najlepszą dla nas kombinacją było połączenie razem z ptakami Houbena. I w mojej hodowli i w hodowli Houbena było to bardzo pożyteczne. Dla mnie Queen L jest najważniejsza, a jej potomkowie zdobywali wszystko. Nieważne, czy wiało, padało, czy było pod wiatr, czy z wiatrem. Więc masz tylko te dwie linie w hodowli? Tak, te dwie linie są dla mnie najważniejsze. Ostatnio próbowałem dokupić nowe gatunki, na przykład Ed Kazar od Gregory Morris Kazar. Kupiłem trochę jaj, aby zrobić krzyżówki. W mojej hodowli wszystkie ptaki są już trochę za bardzo spokrewnione, a to nie jest dobre. Aby zrobić krzyżówki, kupiłem jaja od tych hodowców, których znam z mojej okolicy i którzy mają dobre wyniki na sprincie oraz średnim dystansie. Do tej pory odnosimy sukcesy z moimi małymi poprawkami. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Oczywiście, jeżeli kupisz 5 ptaków, nie możesz się spodziewać, że wszystkie będą dobre w rozpłodzie. W końcu, jeśli masz jednego dobrego z tych 5, to dla mnie jest to sukces. Więc podstawową naszą linię Queen L i Houben krzyżujemy z innymi liniami od lokalnych hodowców. Bardzo ważne jest to, że są to dobre ptaki. Ilu hodowców jest w Twoim klubie i w okolicy? W naszym klubie mamy około 80-90 hodowców. W prowincji, Antwerpii, myślę, że około 2-3 tysiące. Każdy pyta, ile jest hodowców, ale prawda jest taka, że nie każdy lotuje na tych samych dystansach, co my. Wielu hodowców lata tylko na 100 czy 200 kilometrów każdego tygodnia. Są tacy, co latają 350-400 kilometrów oraz tacy, co latają 400-500-600 kilometrów. Są również tacy, którzy latają jeszcze większe dystanse, nawet do Barcelony. W innych częściach świata każdy członek klubu musi trzymać się określonego systemu, więc jednego tygodnia latają 100, następnego 200 kilometrów i wszyscy muszą lecieć ten sam dystans. Tu jest inaczej. Każdy może wybrać, jak chce latać, na przykład 100, 200, 300 kilometrów oraz narodowe loty na 500, 600 kilometrów aż do 1100 kilometrów. Lotujesz swoimi gołębiami, ale również gołębiami od innych hodowców. Opowiedz o tym. Zacząłem w tym systemie od 2012. Najpierw moimi ptakami i gołębiami od Houbena. Następnie ptakami moich przyjaciół, którzy posiadają wiele gołębi od nas. Rok później lotowałem moje ptaki, gołębie Houbena oraz gołębie Edy Noela i hodowcy z Włoch. W 2014 latam moimi ptakami Houbena. Ma u mnie również gołębie Willie Daniels,
chłopak bardzo dobrze lotujący małą grupę gołębi oraz są gołębie z Premier Stud z Anglii. W 2015 roku nie będziemy mieć Houbena gołębi, ponieważ sprzedał on całe swoje stado. Będę lotował moimi ptakami, ptakami z Premier Stud z Anglii i gołębiami z Pipa, może jeszcze jakimiś, muszę to przemyśleć. Dla tych ludzi to dobre. Umieszczam ptaki w moim gołębniku, gdzie ciężko z nimi pracuję, a na końcu próbujemy je sprzedać. Jest to powód, dlaczego latam tylko młodymi ptakami. Oczywiście, jeżeli mamy ptaki od innych razem z naszymi, mamy dużą drużynę. Są one selekcjonowane co tydzień. Muszą latać, trenować i niektóre mogą tego nie wytrwać. Tak jak mówiłem, muszą brać udział we wszystkich narodowych lotach, a przed nimi trenujemy z ptakami codziennie. Chyba, że pogoda jest na tyle zła, że nie wypuścimy ich na lot, ale wtedy muszą zrobić szybki ostatni trening. Generalnie tutaj ptaki latają bardzo dużo. Zaczynamy treningi parę tygodni przed narodowym programem. Ptaki muszą przelecieć każdego ranka 100 km, a w weekend wyruszyć w lot. Czy twoje ptaki odnoszą sukcesy u innych hodowców? Każdego roku dostajemy coraz więcej dobrych informacji od innych ludzi, którzy odnoszą sukcesy z naszymi gołębiami. Zaczęliśmy w 2007. Współpracowałem z moim ojcem i co roku sprzedajemy coraz więcej naszych gołębi w różne zakątki świata, gdzie odnosimy sukcesy. Mam dobre wyniki z Tajwanu, Chin, mówimy tu o pierwszych miejscach w starciu z tysiącami gołębi. Mam dobre wyniki z Polski, Niemiec, Holandii, Hiszpanii, USA, gdzie wysłaliśmy ptaki 3 lata temu. Mówimy tu o wygranych w lotach u hodowców, jak i na wspólnych gołębnikach. Nie wysyłam dużo gołębi na wspólne gołębniki, ale kiedy to robię, 60-70% z nich ma dobre wyniki we wspólnym gołębniku. Nie zawsze są to pierwsze czy drugie miejsca, ale zawsze moja drużyna prezentuje się dobrze, co jest dla mnie ważne. Jeżeli masz tam około 6 ptaków i 3-4 z nich znajdują się w czołówce, możesz śmiało stwierdzić, że jesteś dobry. Znam wielu wybitnych hodowców, którzy wysyłają 40, 50, 60 ptaków na wspólny gołębnik, a po finale mamy tyle samo gołębi. Te loty są najbardziej sprawiedliwe, ponieważ każdy tam jest równy. Kiedy ja osobiście lotuję przeciwko innym hodowcom, może jestem lepiej wytrenowany lub mądrzejszy w stosunku do lekarstw i tak dalej, i dzięki temu osiągam lepsze rezultaty. Jednak na końcu tych lotów wszyscy są równi, nieważne czy w lepszej, czy w gorszej kondycji. Więc w roku 2014 puszczamy coraz więcej gołębi na wspólny gołębnik. Pracuję razem z Markiem Trzaską z Polski, gdzie wysyłamy ptaki na loty. Mam również 5 ptaków w innych zawodach grupowych. Pracuję również z kimś z Los Angeles. On wysyła ptaki do Meksyku i Ameryki Północnej na wspólny gołębnik. W Meksyku w 2013 odnieśliśmy sukces. Mieliśmy pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej w globalnym międzynarodowym locie. Ojciec był potomkiem Queen L. Wygraliśmy nim główny lot na 560 km,
Ten sam gołąb wygrał wcześniej lot na 480 km. Dwie pierwsze nagrody w jeden tydzień z 480 i 560 km. Warunki w Meksyku są ciężkie, jest tam bardzo gorąco, jeżeli chodzi o pogodę i wszystko wokół, więc zdecydowaliśmy się wysłać więcej ptaków do Ameryki Północnej. Mam również dobre rezultaty od ludzi, którzy latają moimi gołębiami w Kanadzie. Więc coraz więcej ludzi odnosi sukcesy dzięki naszym gołębiom. W okolicy nie sprzedaję zbyt dużo gołębi. Nie wiem dlaczego, ale ja o to nie dbam. To nie moja sprawa. Ale jeżeli ktoś z okolicy posiada moje ptaki, 80% z nich to są dobre gołębie. Oczywiście zdarzało się, że niektóre nie były dobre. Nie mogę sprzedawać samych dobrych ptaków. Posiadam też gorsze. Mam dobry system i dobre wyniki, ale reasumując, mając to wszystko, także posiadam złe ptaki. Trenujemy ciężko, dobrze odżywiamy ptaki, dajemy dobre lekarstwa. Podczas selekcji zauważamy, że ptaki stają się coraz lepsze i lepsze. I to może być powodem, dla którego posiadamy coraz lepsze wyniki we wspólnym gołębniku. Gołębie dużo znoszą, muszą trenować codziennie. Wracają w sobotę, lecą prawdopodobnie 8 godzin, niektóre 9. W poniedziałek muszą trenować znów 100 km, 30 km wieczorem, w czwartek trenujemy ponownie 100 km i muszą wrócić do koszowania na następne 300-400 km. Więc według Twego systemu wypuszczasz na lot w sobotę, w niedzielę znów mają 100 km trening? Nie, w poniedziałek. Poniedziałek? W poniedziałek, wtorek, środę, czwartek muszą trenować. W sobotę lecą ponownie. Robię tak co tydzień na loty narodowe. Muszą latać non-stop. W ten weekend lecimy na 360 km, w następny lecimy na 410 km na lot prowincjonalny, a za dwa tygodnie 450 też na prowincjonalnym. Później zaczynamy 6 lotów narodowych. W ubiegłym roku mieliśmy 6 narodowych lotów. Co sobotę odbywa się lot narodowy, więc 6 narodowych w 5 tygodni. Ile kilometrów wynosi lot narodowy? 480-595 kilometrów. Więc masz 6 lotów narodowych w 5 tygodni na dystansie od 480 do 595 kilometrów. We wszystkich biorą udział tylko młode gołębie? Młode gołębie muszą lecieć każdego tygodnia lot narodowy. Tak jak powiedzieliśmy, 6 lotów w 5 tygodni. Polecą w sumie 3260 km tylko w lotach narodowych, co daje średnią 540 km na każdy lot narodowy. Oprócz tych lotów, ptaki latają 2-3 średnie dystanse, 2 sprinty i 4 bardzo krótkie loty. Więc moje ptaki latają około 5000 km tylko na lotach. Jakiego systemu, jakiej karmy oraz jakich produktów używasz? Pracuję razem z firmą Matador z Niemiec, która robi naturalne produkty i karmy dla gołębi. Długo z nimi współpracuję, już około 18 lat i jestem bardzo zadowolony. Gołębie na tych produktach czują się bardzo dobrze. I select also on the health of the bird, so
Uważam, że jeżeli używasz odpowiedniej karmy, to robi to dużą różnicę w osiągnięciach gołębi. Matador to jak dla mnie jedna z najlepszych firm na świecie. Widziałem bardzo dużo ich produktów. Mają bardzo dobry skład. Starają się udoskonalać produkty każdego roku. Zaczęli jako mała firma. Byliśmy pierwsi w rejonie, a nawet w Belgii, którzy zaczęli pracować z firmą Matador. Stali się tak dobrzy, że duże firmy chcą ich teraz kopiować. Jeśli ktoś próbuje cię skopiować, znaczy, że jesteś dobry. Wielu sławnych hodowców zaczęło używać produktów Matador. Dla mnie są jednymi z najlepszych firm na świecie. Z produktów naturalnych nie wybrałem tak dużo. Głównie używam probiotyków TS6+. Kiedy ptaki wracają, używam protein, które nazywają się chyba Protein Plus od firmy Bax, która pracuje razem z firmą Matador. Również od nich używam elektrolitów, ale generalnie każdego roku staram się używać mniej produktów. Mocniej trenuję moje gołębie, daję im bardzo dobrą karmę i robię ostrą selekcję i moje wyniki są lepsze. W przeszłości testowałem wszystko od protein do lekarstw, ale w końcu zauważyłem, że moje wyniki są lepsze, gdy używam mniej tych rzeczy, lekarstw czy nawet naturalnych środków. Muszę prowadzić naprawdę rzetelną selekcję, ponieważ dajemy ptakom proteiny, aby szybciej zdrowiały. Niektóre ptaki potrzebują mocniejszych protein od innych, ponieważ niektóre wracają do zdrowia dużo wolniej niż inne. Zawsze używamy te produkty, aby nasze słabe gołębie poczuły się lepiej. Więc myślę, że gdy dajesz mniej produktów, a bardziej selekcjonujesz, to masz gołębie lepszej jakości. Z lekarstwami jest tak samo. Moje najlepsze ptaki rzadko chorują i potomstwo po nich też nie choruje. Często odwiedzamy weterynarza, po prostu na kontrolę, i 8 na 10 razy wracamy do domu bez lekarstw. Są to kontrole pod kątem żółtego guzka, robaków i tak dalej. Podczas sezonu lotów jeżdżę co tydzień do weterynarza, ponieważ on kontroluje wszystko i używam lekarstw tylko wtedy, gdy to konieczne. Jeżeli nie ma potrzeby, pozostawiam moje ptaki bez lekarstw. Tak jak mówiłem, próbowałem wszystkiego w przeszłości, ale teraz to ograniczam. Jeżeli to nie sekret, mógłbyś pokazać polskim hodowcom swoje produkty? Tak, to jest probiotyk, którego używam od firmy Bax, TS6+. Należy przyrządzić go wieczorem przed podaniem. Rozpuścić proszek w wodzie wieczorem przed i w dzień można go użyć. Proszek zawiera dobre bakterie. W nocy pęcznieje i później daje się to gołębiom. To elektrolity od tej samej firmy i tych używam w dniu przylotu. Kiedy ptaki wracają, piją te elektrolity, aby znów się naładować.
they can drink right away from the electrolytes to reload again for the week after. Wieczorem, gdy przylatują, dostają jedzenie z olejem Omega Plus i ja dodaję do tego jedzenia proteiny Bax. Dzięki temu wracają do formy szybciej i mogą już w poniedziałek lecieć na trening, gdzie możemy przygotować je na czwartkowy lot. To jest coś, co kupiłem w miejscowym sklepie. Jest to po prostu mieszanka ziół z dodatkiem dobrych bakterii. Jak widzimy, zawiera dużo ziół, więcej niż 25 rodzajów. Jest tu również ocet jabłkowy, wszystko naturalne. Kiedy ptaki są chore, jadę do weterynarza Schrödera lub Anhavet. To są moi dwaj najważniejsi weterynarze. Jeżeli potrzebują czegoś na żółty guzek, używam głównie Flazier. Jedną tabletkę dzielimy na cztery części i jedną czwartą dajemy gołębiowi. Po dniu przerwy kolejną dawkę. Jaka firma to produkuje? To nie firma. Możesz to kupić jedynie u weterynarza albo w aptece. To nie jest produkt dla gołębi, rozumiesz? Rozumiem. Na choroby głowy używam doksycylinę. Jak używam, to przez dwa tygodnie, a potem przestaję. Na kokcydiozę przez wiele lat używaliśmy tego samego, co na robaki. Jeżeli mają problemy z oczami, nakładam krem do oczu dwa razy dziennie przez 14 dni. Wyczyści wszystko i potem przestaje. Ale leczenie musi być w pełni wykonane. Nie 2-3 dni, ale 2 tygodnie, nawet 3, jeśli to konieczne. Po sezonie wszystkie moje ptaki dostają produkty o nazwie Sedohol. Jest to produkt, który czyści wątrobę. Możesz go kupić w różnych miejscach. Posiada go również firma Herbots. Różni ludzie mają ten produkt pod innymi nazwami, różne nazwy, ale ten sam produkt. Daję to codziennie przez 2 miesiące. Gołębie rozpłodowe sezon kończą w sierpniu, lotniki we wrześniu. Po ostatnim locie zaczynamy leczenie przez 2 miesiące. Wtedy mogą one zaczynać oczyszczać swoje ciało, cały organizm. To jest Turbo Energy z firmy Matador. Używam tego przez ostatnie 2 dni przed lotem na 400, 500, 600 kilometrów. Jest to mikstura wysokotłuszczowa, więc przed lotem otrzymują ją, aby się naładować i są gotowe do lotu w weekend. To mikstura Super Racing, również z firmy Matador. Wysokoproteinowa. Używam ją jeden lub dwa razy w tygodniu. Używam jej w środę rano i w czwartek. Po tej miksturze zaczynam używać Turbo Energy. Gdy ptaki wracają z lotu, dostają po 50% każdej z mikstur. To karma Breakdown. Używana jest, gdy gołębie wracają w sobotę. Używamy jej również w niedzielę i w poniedziałek.
Jest to również produkt firmy Matador z niewielką ilością tłuszczu, ale również zawiera wystarczająco dużo włókien, aby oczyścić organizm. Nazywa się to Premium Superstart. Używamy go, ponieważ ćwiczymy bardzo dużo i potrzebujemy też trochę tłuszczu, ale produkt zawiera wystarczającą ilość włókien, aby oczyścić organizm gołębia. Tego używam w niedzielę, poniedziałek, a w czwartek używam mikstury Premium Raising. Jeśli chcę oczyścić gołębie i zmniejszyć ich wagę, używam tego produktu. Jest to mieszanka Premium Winter firmy Matador. Posiada ona dużo jęczmienia, który oczyszcza ciało. Używam ich również zimą. Poza sezonem dostają bardzo dużo tej karmy, aby całkowicie oczyścić ciało i być gotowym za rok. Widzieliśmy wcześniej, że w gołębniku masz włączoną muzykę i gołębie ozdobne wywrotki. Po co ich używasz? Muzyka jest dla mnie. Lubię słuchać muzyki. Nawet w nocy, jak idę spać, radio jest włączone. Czy gołębie nie są przestraszone, że jest głośno? Przyzwyczaiły się. W sąsiedztwie są dzieci, które bywają bardzo głośne i one też się do tego przyzwyczaiły. Z początku były wystraszone, ale teraz się przyzwyczaiły. Nic im nie przeszkadza. Może grać muzyka, a dzieci robić hałas. Muzyka jest włączona przez dzień, tylko od rana do wieczora. W nocy jest cicho. Gołębi rasy wywrotka używam, gdy ptak wraca z lotu, aby zszedł szybciej. Używamy go głównie, aby wygrać trochę sekund. Widziałem to w USA. Używają dużo takich ptaków, ponieważ latają w lotach, gdzie możesz przegrać sekundą i będziesz na 5., 6. miejscu. Poruszają się szybko i dlatego ich używam. Gdy ptaki wracają i widzą wywrotka, lecą prosto na klapę. Czy możesz nam opowiedzieć o swych najważniejszych wynikach? Mój najważniejszy wynik to nie wygranie lotów narodowych, ale bycie najlepszym we wszystkich lotach narodowych. W przeszłości startowaliśmy w lotach narodowych. W 3 na 4 loty byłem w czołowej dziesiątce. W ubiegłym roku w 7 lotach narodowych 4 razy byłem w czołowej dziesiątce. To dla mnie bardzo ważne. Oczywiście, jeżeli wygrasz lot narodowy, to pięknie, ale ja chcę być dobry we wszystkich, a nie tylko przez jeden tydzień. W przeszłości bywałem w czołowej dziesiątce, nawet jak wszystko było przeciwko mnie, wiatr, pogoda, ale mimo tego ciągle byłem w czołowej dziesiątce. To daje mi dumę, takie rzeczy. Zrobienie czegoś, o czym inni mogą tylko pomarzyć. Czy możesz pokazać nam swoje trofea? Nie mam dużo trofeów, tylko dosłownie kilka w domu.
Nie latam dla mistrzostw, tylko aby być najlepszym w lotach. A za bycie najlepszym w lotach nie dostajesz trofeów w Belgii. Bycie najlepszym, jak dla mnie, oznacza zakoszowanie na lot swoich gołębi i gdy dużo z nich znajdzie się w czołówce. W Belgii mamy mistrzostwa z pierwszym i drugim nominowanym ptakiem, ale ja nie lubię tych rzeczy. Wygrywasz jakieś trofea czy nagrody, ale nie wygrywasz najlepszych ptaków. Uważam, że nie ma narodowego asa w Belgii, jeżeli nie startujesz w lotach narodowych. Wielu może pokazać trofea ze sprintów, średnich dystansów, którzy nawet nie latają w lotach prowincjonalnych. Więc wygrywają trofea w lotach, w których można pobić ludzi tylko ze swojej okolicy. Nie lubię takich zawodów. Dla mnie nie istnieją narodowe mistrzostwa oprócz lotów narodowych. Myślę, że nie mam tak dużo trofeów, ponieważ nie lubię tego zdeterminowania, aby zdobywać trofea. Nie wysyłam dokumentów, aby zdobywać później trofea. Nie latam dla mistrzostw, ale dla dobrych wyników z lotów. Następną rzeczą jest to, że moja żona nie lubi mieć dużo takich rzeczy w domu. Więc ja nie lubię i ona nie lubi. Ja chcę być najlepszy w lotach i tylko to się dla mnie liczy. Czy możesz pokazać polskim hodowcom swoje najlepsze gołębie rozpłodowe i najlepsze lotniki? Mogę pokazać dzieci Queen L i jej krewnych, którzy są dobrzy jako gołębie rozpłodowe lub lotnicy. Aby to zrobić, musimy wejść do gołębnika. To jest Seven. Był najlepszym młodym ptakiem w Belgii w 2013 w 7 lotach narodowych. Jego ojciec to Kerings, a jego matka to córka Queen L. Jak widzisz, jest biały. Nie mam zbyt wiele takich kolorów, ale jest bardzo dobrze rozpoznawalny, kiedy leci. To Oklahoma, również dobry lotnik. W 2013 dwa razy znajdował się w czołowej setce w lotach narodowych. Był trzeci w czołowej dziesiątce. W tym samym rankingu byliśmy pierwsi i trzeci z Oklahomą oraz dziesiąci i trzynaści. Był również pierwszym asem z młodych ptaków na długim dystansie. I pierwszym asem z pięcioma na 7 lotów narodowych. Ojciec pochodzi z rodu Hoban, a matka jest wnuczką Queen L. To Fifth Avenue, syn Queen L i Pinocchio Hobana. Dał mi potomków w czołowej dziesiątce, pięćdziesiątce oraz setce w lotach narodowych. Jego krewni odnoszą sukcesy w Wielkiej Brytanii i w USA. Jest ciemno nakrapiany i jest z roku 2005. Jest to również syn Queen L. To jest Wall Street, brat Fifth Avenue, również syn Pinocchio i Queen L. Dał nam również ptaki w czołowej dziesiątce, pięćdziesiątce oraz setce w narodowych w 2013. To jego wnuk wygrał międzynarodowe mistrzostwa w Meksyku, które były bardzo ciężkie,
podczas dużego wiatru i gorącej pogody. Jest również jednym z naszych najlepszych gołębi rozpłodowych. Jest to również syn Queen Elle. To jest Sunny Queen, córka mojego Son of the Light i Queen Elle. To matka Seven, najlepszego młodego ptaka w 7 lotach narodowych w 2013. To również babka zwycięzcy z Meksyku. Inne jej dzieci latają w top 100 lotów narodowych. Jest z nami od 2010, więc to ciągle młody ptak i dała nam od tego czasu wiele dobrych gołębi. To również córka Queen Elle. To jest Queen Elle. Ma 10 lat i już nie znosi jaj. Jest naszą podstawą gołębnika. Wygrała pierwsze miejsce narodowe w 2004 w starciu z 16 tysiącami gołębi na dystans 590 kilometrów. Dała wiele dzieci i wnucząt, które oddają bardzo dobre lotniki lub są dobrymi gołębiami rozpłodowymi. Dziękujemy Ci za Twój czas, za pokazanie nam gołębi. Życzymy dużo sukcesów w przyszłych lotach i w hodowli. Dziękuję bardzo. Więc koledzy hodowcy zobaczyli moje gołębie, mój gołębnik i poznali niektóre sekrety. Po prostu trenujcie swoje ptaki i starajcie się je dobrze selekcjonować. Dziękuję bardzo. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nabyciem gołębi z hodowli Yelle Rozwiers, to skontaktujcie się z teamem Kowalczyk Tadeusiak. Podajemy numery telefonów.
W ubiegłym roku powstał portal aukcyjny Pigeon Auction, na którym mamy możliwość nabycia gołębi z najlepszych europejskich hodowli. Prowadzą go wielcy miłośnicy naszego sportu, Tadeusz Kowalczyk i Krzysztof Tadeusiak. Hodowcy ci mogą pochwalić się największą w Polsce kolekcją gołębi szczepu Derau w Sablon. Tadeusz Kowalczyk, lotując wspólnie z kolegą Stanisławem Szymczakiem w latach 2006-2012, zdobyli 130 tytułów mistrzowskich na różnych szczeblach naszej organizacji. W roku 2013 oryginalny gołąb z centrum hodowlanego Tadeusza Kowalczyka, a zakupiony od niego przez Krzysztofa Tadeusiaka, wygrał główną nagrodę w locie finałowym na wspólnym gołębniku WG Wschód. Nagrodę tę stanowił samochód osobowy. Ten wspaniały wyczyn jest tylko potwierdzeniem wysokiej jakości gołębi, jakie znajdują się w centrum hodowlanym Tadeusza Kowalczyka. Film ten stanowi własność portalu aukcyjnego Pigeon Auction, prowadzonego przez team Kowalczyk-Tadeusiak. Wszelkie prawa producenta wideofonicznego oraz prawa autorskie do nagrań utworów zastrzeżone.